Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w myjce, która jest na moim kanale. A dzisiaj oglądamy ostre cięcia. Będziemy dzisiaj się zajmować Włochami, włosami, lokami, kudłami, wszystkim. Nie zapomnijcie o apce w górę, sobie kudzą, kupicie mojego hejka.pl. Lecimy. O Jezu. Jadę niedawno. To się wytnie pewnie. Nie, pewnie się nie wytnie. Masz w dupie to, co tam się dzieje i nie słuchasz tego, co ja do ciebie mówię. Aha, ale wstęp emocjonujący. Jak grzybobranie ze starym o 4 rano. 6 sekund tylko? Coś by działo. Kierunek niewielki Raciąż. Raciąż? Gdzie to jest? Przepraszam dla wszystkich mieszkańców Raciąża. Gdzie wy jesteście? Zaraz ja was wygoogluję. Strzelam, że brzmicie tak bardzo pomorsko. Raciąż. Miasto w Polsce. W województwie mazowieckim. To tu, w nieco zamglonej północnej części Mazowsza, na gotowych do ostrego cięcia Andrzeja i Tomka. Jak się ubrali w ogóle dzisiaj idealnie pod swoje osobowości. Dobry i zły glina. Ten na czarno, ten na biało. Idealnie. Czeka salon Metamorfoza. Nazywam się Żaneta Piotrowska, mam 24 lata. Uważam, że bardzo dobrze idzie mi modelowanie. Kochana, zobaczymy, czy tak będzie. Ja nie chcę nic mówić, ale no zobaczymy. Strzyżenie męskie, jak i damskie. Ale recepcja bardzo ładna. Jak zniszczą tą recepcję, to ja im zniszczę, włosy na głowie. Koloryzacja. Z posunkami też nie mam problemu. Co komisja w naszym składzie na ten temat powie? Proszę. Komisję widzę zatkało. Ale tu nie ma co zatykać. Chyba, że chcecie zjeść włosy jak w kuchennych rewolucjach, żeby was zatkało. No właśnie. Jestem niezorganizowana, jestem osobą chaotyczną, działam pod wpływem impulsu, jestem bardzo nerwowa, narwana. Spoko. Pani może być narwana. Pani może być narwana bez problemu. Oby włosy nie były narwane w salonie. Ja mu nie mówię, że nie. Ale kiedy trzeba, potrafię się zachować w każdej sytuacji, tak? A takie... Nawet filozoficzne rzekł. Ona jest po prostu chaosem. Żaneta wyznaje zasadę, gdy nie jesteś w stanie nie znieść, gdy jesteś najgorsza, to nie zasługujesz tam, gdy jesteś najlepsza. Wszystko wzięło się z chaosu według mitologii. A tak, czyli ma szansę. No. W salonie Żanety zatrudniony jest tylko jeden pracownik. Jestem Patryk Jasiński, mam 20 lat i pracuję tutaj od lipca ubiegłego roku. Wiecie, ja tam nie chcę oceniać i tym bardziej wpierdzielać się z butami do czyjegoś życia, ale on ma takie oczy podkrożone, jakby wrócił po prostu z tygodniowego melanżu, na którym były różne dziwne substancje. Myślę, że Patryk potrafi dużo, aczkolwiek nieraz, jak mu chcę coś podpowiedzieć, no to mówi, wiem, co mam robić. Nie wiem, czy to ze stresu, czy z czego, ale oni oboje mają taki marazm w sobie, takie po prostu, takie wychillowanie, taki, nie wiecie, o co chodzi. Przy klientce, gdzie ja jestem szefową, a on jest pracownikiem, wtedy ja się zamykam, nic nie mówię i wychodzi, że to jest jego racja. No, żeby ogon psem kręcił, to tak nie może być. Tak. W 100% uważam się za artystę. To się dogadamy, bo ze mnie też jest niezły artysta. Picasso. Da Vinci, Makłowicz. Czuję się artystą. Brawo! No przecież tutaj tylko mieć brawo! A co on z włosów robi rzeźby? Przechodzisz na następny level. Była raz taka sytuacja, klient przed, a Żaneta w tym czasie musiała wyjść. Nie wiem jak wy, ale ja już kocham Żanetę, a to są dopiero 3 minuty odcinka. Więc klient został przepisany. Oczywiście przyszedł, szefowej nie było, bo pojechała na szkolenie. Więc przepisałem go na dzień następny. Przyszedł, no i tak w rezultacie nie został nawet obsłużony, bo Żaneta na drugi dzień się też nie pojawiła. No to Żaneta, halo, co się z tobą dzieje? Nie masz kalendarza w telefonie? To sobie zainstaluj, powiesz sobie na aplikację, bo jest. No tak, denerwuje mnie to, bo tak w zasadzie ja bym chciał, żeby to miało ręce i nogi, no, a tak w zasadzie tak nie jest. Rozmawiasz ze mną w ogóle? Czy martwisz się? Ja to bym się cieszył, że pojechała na jakieś szkolenie. Przecież oni nigdy w tych odcinkach nie jeżdżą na żadne szkolenia i nic nie potrafią. Tylko ona pojechała na szkolenie, to mega fajnie. Martwię się. Fryzjerzy twierdzą, że problemem nie są ich umiejętności. Jednak salon ma trudności finansowe. Przed Andrzejem i Tomkiem 3 dni, by odkryć przyczyny kłopotów i pomóc Żanecie wyjść na prostą. O
Oni to są naprawdę jakaś mafia. Tacy ubrani, tunel, płaszcze, okulary, wbijają do tego salonu, jak po prostu chcieliby im zaraz myjkę ukraść. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to tam tak piszczy? Jakiś taki nóż do kebaba. Co tam się dzieje po prostu? Może tam też jest kebab? Można obciąć włosy i zjeść kebaba jednocześnie. Dzień dobry. Andrzej Wierzbicki. Tomasz Schmidt. Co tak uciekasz? Nie gryziemy. Jeszcze nie. Jesteśmy po to, żeby pomóc. No i zrobić parę dram, pokrzyczeć, opitolić kogoś na łyso, kogoś zrobić na rudo, kogoś na pieczarkę. Zacznijmy od tego, żeby zobaczyć wasze umiejętności. A wszystko przy okazji wizyty naszej modelki. Podciąć lekko końcówki. Przecież my wszyscy doskonale wiemy, że oni ci upitolą połowę włosów. I jakieś refleksje? Rozumiem, że nie mam to na celu rozjaśnić włosów? Nie. Przyciemnić też nie? Nie. O, no to na spokojnie możemy lecieć z rudym, bo on nie jest ani za ciemny, ani za jasny, ani za przaśny, ani za... trudny, idealny. Coś innego? Naturę. Żaneta jakby broniła się przed farbowaniem, choć mówiła, że nie ma z tym problemu. Ja po prostu chciałabym zrobić jakiś show, no bo się rozstałam z chłopakiem i chciałabym, żeby pożałał tego, co zrobił. Dziewczyno! Przecież on po wizycie w tym salonie, to on się będzie cieszył, że cię stracił. On będzie po prostu po prostu w siódmym niebie. Pokazał, co stracił. Boże. Jak to wygląda, na pewno nie wierzę. On pokaże ten odcinek kolegom i będą mówić: stary, dobrze z nią zerwałeś. Po co ci ten pasztet? Żona kury we wsi płoszy. Refleksy wchodzą w grę, jednolity kolor. Czy... Może być. Jednolity. A nie możesz sobie stanąć na zewnątrz i tam z zewnątrz mówić do klientki jeszcze? Tak, zawsze jeszcze mogę skiwić, jak krzyczeć, jak potrzeba. Jednak te refleksy, czy sam jednolity kolor? No, powiedziała, że nie chce ani jaśniej, ani ciemniej przecież. Nie, to refleksy mi prosiła. Dużo ich? Na grzywce, na koronie głowy, po całości? No tak, najlepiej jakby po dupie przebiegały. Delikatnie? Na końcówkach? To może sombre? Może ci się pomyliło z ombre? Żaneta próbuje panować nad sytuacją, ale nikt w sumie nie wie, co tak naprawdę chce zaproponować. No a niech jej pierdyknie jakieś afro, jakiegoś, nie wiem, Ludwika XVI. I myślę, że będzie git. Czy będziemy malować całe włosy tą naturką? Nie. Nie? Nie. Co robimy z końcami w takim razie? No to refleksy. Coś innego pani jeszcze zaproponuje? W ten sposób to one się na pewno nie dogadają. Nie ma bata Małgorzata. Możemy zostać przy tym, co pani mówi. Możemy zrobić tak, jak ja mówię, czyli po całości. Natura w to refleksy. Jasne, one się rozproszą, tak? Do tego będzie cięcie. No i co? Trzeci pomysł, no to... Napazdana. Twój chłop myślę, że na pewno lubi piłkę nożną, więc wtedy będzie taki zazdrosny, że wyglądasz tak samo jak jego nie, jaki mam dzisiaj głupie żarty. Jego ulubiony piłkarz, że będzie się wypisywał cały czas. Wróć do mnie. Całość w naturze. Ty sobie robisz jaja. Szkoda mi, włosy są naturalne, tak? Zamalować. Słyszysz, co ci fryzjerka mówi? Masz piękne, naturalne włosy, idź do domu. No, ma. Masz ładne, długie, naturalne włosy. To po co tu przyszłaś? Dupę zawracasz? Ona nie chce zarabiać pieniędzy. Ja już nie wiem, co mam robić. To jest właśnie pole do popisu. Te naturalne, piękne włosy. No podejdź, zobacz tam do środka. Tu mamy wszystkie farby. Powiedz to jeszcze raz. Tu mamy farby. Co to za farby tam będą? Pewnie jakieś olejne albo plakatowe. Wszystkie? Tak. W małej szafce nie mieści się ich zbyt wiele. Masz 10 tubek farb i nie możesz znaleźć tej właściwej. 10 tubek farb na cały salon. No to co? Wyciągamy koło fortuny od Friza, losujemy jaki kolor. A i tak panuje w niej bałagan. Ale miało być na oko, nie będzie. Na oko? To chłop w szpitalu umarł.
gdy farba mimo wszystko się znajduje. Co ona tam mąkę sypie do tej farby? Co tu dziejecie w tym odcinku? Co ona jej na głowie będzie robiła, pierogi? Planeta może przystąpić do dzieła. Stanęło na podcięciu włosów i wykonaniu delikatnych refleksów. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Nie, nie można. Do widzenia. I drzwi zamknąć za sobą. Jeżeli nie ma pani nic przeciwko temu, że my sobie tutaj będziemy kręcić, nagrywać, to zapraszamy. Dobrze, zgadzam się. Wcale ta kobicina nie jest podstawiona. Wcale nul. 0% szans. Na pewno nie. Przyszła na pewno tutaj tak losowo. Na 100%. A jedzie mi tutaj czołg. Co robimy? Więc tak, strzyżemy. I farbujemy. Okej, to tak. Pierwsza zasada, farba nam nie rozjaśni, więc najpierw trzeba będzie je delikatnie pojaśnić, dopiero potem zafarbować. Ale w ogóle wiecie, że to prawda, ja się też kiedyś o tym dowiedziałem i byłem totalnym szoku! Że na przykład jak ma się ciemne włosy tak jak ja, to nie można po prostu pofarbować blond farbą i one będą blond, bo one wtedy nie złapią, bo jasne, ciemne, no. Że tylko jasne włosy można farbować jak się chce i że się farba przyjmie. Ja też kiedyś tego nie wiedziałem i byłem w totalnym szoku! Ale naprawdę tak jest. Mogę pani zaproponować delikatne rozjaśnienie, nie będziemy potem farbować tych refleksów. Nałożymy je z rozjaśniaczem z niziutką wodą, żeby delikatnie je pojaśnić. On brzmi, jakby miał naprawdę pojęcie o tym, co mówi. Tylko czy faktycznie ma to pojęcie, to ja już nie wiem. Jeśli grzywka będzie delikatnie schodziła na bok, a ten bok będzie krótszy, to... Wyjdzie pieczara. Sądzę, że do twarzy będzie pasowało, no. Może pani zaryzykować. Najwyżej będzie pani miesiąc chodziła w czapce. Początek pracy Patryka wygląda zachęcająco. No ryzykujmy. Działamy w takim razie. Podobnie jak Żaneta, Patryk dużo mówi, tylko czy za pewnością siebie pójdą wiedza i umiejętności? Ja absolutnie nie chcę krytykować i podcinać komuś skrzydeł. Absolutnie. Ale myślę, że tak. Jak młodzież działa. Co ja znalazłem? Czym ja pukam? Łyżeczka. Jaką? Srebrną. Dlaczego miseczki są plastikowe, a nie metalowe? Bo takie są tańsze. By nie doszło do reakcji żadnych, tak? No, a łyżeczka metalowa jest jaka? No metalowa. No co wy tu odwalacie samanianę, co? A tam jeszcze od metalu nikt nigdy żadnej reakcji nie dostał. Chyba, że słuchał Tokio Hotel. Tej zasady nie znałeś? Nie. To jestem rozczarowana. Abstrahuję od tego, że tu była ta metalowa łyżeczka. Na co to ma wystarczyć? Kto jest odpowiedzialny za zamówienia? Tak już dobra, nie śmiejemy się. Tak naprawdę poważnie. Do czego jestem proszek? Jest jakaś fryzjerka na sali i mi napisze w komentarzu. Do czego to się daje? Czy to wygląda jak po prostu mąka? Albo... Skrobia ziemniaczana. Ja. I kiedy masz zamiar zamówić na przykład sobie rozjaśniacz? Zazwyczaj Patryk mi o tym mówi. Jeżeli ja nawet zapomnę, to zatrudniłam tu Patryka od tego, żeby pomógł mi. Widać, że ich relacja jest taka... wisi po prostu na ostatnim włosku. Nie, to nie było dobre powiedzenie w kontekście stanu fryzjerskiego. Jestem osobą młodą, mam dziecko. Wychodzę i mówię, załatw to po prostu. Mój mąż pracuje, a ja jestem tutaj. I on to musi zrobić. Od tego go zatrudniłam. Ufam mu i wymagam tego od niego. To idąc tym tropem, wychodzi na to, że to on ma to głęboko gdzieś. Czeka pani sekundę? Czekam. Dobra. Co robisz, Patryk? Idę porozjaśniać i zaraz będziemy działać. Gdzie idziesz, do sklepu? Nie, do koleżanki poprzekątnej. Do konkurencji? Nie wierzę. Czy oni naprawdę idą do konkurencji? Nie. Szczęście, że jest od kogo pożyczyć materiały. To jest w ogóle jakaś masakra. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Aniu. Dzień dobry. Awaryjna sytuacja, rozjaśniać masz? Pożyczaj nam, co to masz. To, co masz, o. Ania, jaka fryzura, kochana. Taki wściekły jeżozwierz, jak taka Ewa Simons z piosenki z Will.i.am'em. This is love, this is love, this is love. I feel it all. Na pewno powinniście znać, jak się wychowywaliście, mieliście dzieciństwo w latach 2010, tak jak ja, to na pewno znacie. A jak nie znacie, to googlujemy po odcinku Will.i.am, Ewa Simons. This is love, this is love, this is love. Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. To jest wstyd na całą Polskę. No, wstyd jak cholera. Od sąsiadów farmę pożyczać? Co jak wam majtek... Może ja będę kupię tak jak ma... Nie mów tego przed... A dobra, powiedz. Nie, no nie mów. Nie, nie mów. Dobra, powiedz. Nie, nie mów. Powiedz. Nie mów. Powie. Nie mów. Dobra, powiem. Jak... Jak macie majtki brudne i już nie macie żadnych przysadzek do sąsiadów, to idźcie pożyczyć. Patryk, nieznajomość podstawowych zasad fryzjerskich jest wstydem. Powodów do wstydu jest zresztą więcej. Zarządzanie leży w tym miejscu. Wyobrażasz sobie, jak ja bym miał tak 200 gram rozjaśniacza? No, rozjaśniacza to git. Gorzej, jakbym miał 200 gramów czegoś innego. Ja nie wiem, co się ze mną ci dzieje w tym odcinku. Ale co się dzieje? Wiesz, ty byś mnie utłukł. Mimo wszystko Patryk może wreszcie zabrać się do dzieła. Brak zawodowego wykształcenia nie musi go przekreślać. Żenecie widocznie wystarczy jego wiedza i umiejętności. Co? On nie ma żadnego wykształcenia? To... Gdzie on się nauczył tego fryzjerstwa? Z tutoriali na YouTubie? Czy z gazety? Tylko jakie? Echo katolickie? Jak zakonnice zakrywają włos? Nie, czemu ja ci robię takie głupie żarty? A ja za chwilę pokażę, ile centymetrów zetner będą cięte na tempo. To znaczy? To znaczy na tempo. Czego pani nie rozumie? Może pani jest tempa... Znaczy... Dobrze sobie przetekstować. To znaczy na prosto. Nie na pióro, bo jeżeli na pióro, to one będą lekkie i będą się wywijać, prawda? Dobrze. Co to jest technika na pióro? Cięcia. No, że tak pod skosem. Znaczy, tak. Takie literce V. Nie. Żaneta kochana, przyznaj się nam, my cię tu już wszyscy naprawdę polubiliśmy, ty jesteś już nasza dziącha, przyznaj się nam tu szczerze. Ale szczerze naprawdę, Żaneta, szczerze, my cię naprawdę nie wyśmiejemy, zaakceptujemy, poklepiemy po plecach. Czy ty coś brałaś na uspokojenie przed rozpoczęciem tego odcinka? Nie. Klientka nie musi rozumieć, przestań. Czy nie jej na łysa? Ważne, żebyś chciała. Tak każdej klientce tłumaczysz, co będziesz robił jej na głowie. Rób, Żaneta, rób tak jak zawsze robisz. Dnij to na tempo, czy tempiej. Nie wiadomo, co dokładnie miała na myśli Żaneta, lecz może obroni się świetną fryzurą. Czy ty jesteś zadowolona z tego, co masz na głowie? Nie, nie jestem zadowolona. Toż to wyszło. Zapipilałeś trumą. Włosy napuszone, jak Hagrid. Z Harry'ego Pottera po prostu. Nie, no miała... O Jezu, aż zaraz wywalę statyw. Miała chłopa po prostu zapiec dupa, a się zesra ze śmiechu. No przecież to jest koszmar. Uważam, że kolor jest świetny. Pewność siebie w życiu to jest podstawa. Pamiętajcie. Pamiętajcie. Bardzo zbliżone do naturalnego. Pasy, a nie pasemka, dają ci naturalny efekt. Ty chcesz mi to wmówić. A jeszcze do pasemek to nie doszło. Aha, czyli tu jeszcze jest bez pasemek. Okej. Okay. Czyli może być jeszcze gorzej. Doszłaś do tego, że spierdzieliłaś włosy. Dlaczego? To są te refleksy? Czemu? Przecież naprawdę bardzo fajna, awangardowa, nowoczesna fryzura, tak naprawdę 2024 rok staje, taka napuszona, tutaj różne kolory, trochę ciemni, trochę jaśni, naprawdę taka naprawdę bardzo, naprawdę jakaś taka gwiazda światowego formatu, na przykład Edyta Górniak. Na pewno wtedy Halloween, po prostu jakby się w takiej fryzurze pokazała. Naturalne, o których mówiłaś? Czy nie jest przypadkiem tak, moja droga panno, że część się pokruszyła? Nie. Na każdy nasz argument i naszą sugestię masz gotową odpowiedź. Albo moim zdaniem na przykład jest ładnie i ja bym tak chciała. Ja bym tak poszła na wesele swojej koleżanki z klasy. Tak, poszłabym. Jeszcze bym zatańczyła tam poloneza. Powiedz to, po co nasza wizyta tutaj? Po co? Błędów, przecież ona nie popełniła żadnych błędów. Ta koloryzacja jest super, ścięcie też. W końcu ktoś to przyznał. Ja też tak uważam. Trzeba się sztachnąć na zgodę jakimś. No tak usłyszałem na początku. Podtrzymujesz swoje zdanie, że ona jest super? Kolor jednolity jest dobry. Żaneta, zapytam cię po raz ostatni, czy ten kolor to jest kolor, pod którym podpisujesz się obiema rękami? Obiema rękami może nie, ale
piętą mogę się podpisać jak trzeba. Uważam, że do cery oczu to kolor pasuje, jak najbardziej naturalny. Nic tu po mnie w tym momencie i w tym miejscu, rozumiesz? Nic tu po mnie. Nie wiem jak Andrzej, ja wychodzę. A, to idź pan. Jak będziesz wracał, to przynieś farbę, bo się kończy. To jest żenujące. Tyle chciałem ci powiedzieć. Wbrew temu, co widać, Żaneta upiera się przy swoim. Dlaczego tak bardzo jej zależy, by nie przyznać się do klęski? Dobra, my się już pośmiali, ale wyobraźcie sobie, że jesteście tą modelką. Macie spieprzone włosy po całości. Siedzicie po prostu i tam w głowie sobie pewnie myślicie, matko, po co cię zgłosiłam do tego programu? Dostałam 200 zł, a na głowie mam po prostu... jakiś po prostu arabski slums. Jeszcze tyle osób się nad wami kłóci, czy to jest dobre, czy to jest niedobrze. Ja bym cię po prostu tam rozpłakał. Że to niszczysz sobie miejsce, które stworzyłaś. Wiem. Ale nie zrezygnuję z salonu. Marzyłam o tym. O, nie płacz, Żaneta. To tylko włosy. Odrosną. To nie palce. Mam. Dopinam swojego, pokazam rodzicom, znajomym. Trzymam to wszystko. A mąż ci nie może w tym wszystkim pomóc? Nie, bo my się rozeszliśmy. O, biedna. Serduszko ogromne dla Żanety. Dam radę. Proszę, pomóżcie mi. Przytłoczona rozwodem, Żaneta mocno się pogubiła. Większość obowiązków przerzuciła na niedoświadczonego Patryka i zamiast myśleć o zadowoleniu klientek, nie potrafi zapomnieć o problemach osobistych. Ja wam powiem tak, to jest jakiś fatum ostrego cięcia. Każda fryzjerka musi być rozwiedziona, musi mieć jakiś problem z mężem, co wiecie o co chodzi. Tak samo jak w kuchennych rewolucjach, każdy właściciel musi randomowo, bez żadnego pomysłu na siebie i wykształcenia, otworzyć restaurację. Co pomocy? Mój błąd źle zrobiłam. Ja nie mogę ci pomóc bez twojej pomocy. Kolor jest nie taki, końce są złe. Posemka są za grube. No i tory też były złe. Zmiany na głowie nie ma. Ty próbujesz wszystkim udowodnić, że ty sobie dasz radę? Bo nigdy nie miałam z tego zdania i chciałam pokazać tu, że mam. Granie przede mną jest najgorszą rzeczą, którą możesz zrobić. Ty masz w dupie to, co tam się dzieje i nie słuchasz tego, co ja do ciebie mówię. Czuję się teraz, jakbym był w szkole, a Żaneta za głośno gadała w ostatniej ławce i teraz dostawała opieprz od nauczyciela. Jeśli wrócę do tego salonu, chcę zobaczyć Żanetę, która powie: tak, jestem otwarta i gotowa na zmiany. Żaneta chciała pokazać, jak bardzo jest silna. Tymczasem swoją siłę musi dopiero zbudować. I to zaczynając niemal od zera. Jejku, naprawdę już szkoda mi Żanety. Widać, że dużo nerwów to wszystko kosztuje, a naprawdę wydaje się spoko dziołcha. Tylko brakuje jej właśnie odcięcia się od tej przeszłości, otworzenia na przyszłość, na dalej będzie super. Rozumiem, że kolor się nie podoba. Nie. Tomek miał rację. Zapraszam panią jutro na poprawkę. Zabrzmiało trochę taka typowa nauczycielka, gdy oblejesz sprawdzian. Zapraszam na poprawkę. Ale wstyd. Co się dzieje takiego? Wszystko się w tym samym momencie. To ostre cięcie, rozwód, przeprowadzka. Problemy finansowe. Żaneta, nie martw się, będzie dobrze. Idź do przodu. Nie patrz na to, co było kiedyś. Uśmiechnij się i żyj. Powiedział psycholog na NFZ. Nic, co zrobisz, nie jest wstydem. A udział w tym programie, wbrew pozorom, wymaga gigantycznej odwagi. Gigantycznej. Żeby opowiedzieć o tym, żeby powiedzieć: tak, potrzebuję pomocy. Ale to jest naprawdę sztuka. W 2024 roku potrafić przyznać się do błędu, gdzie jesteśmy takim społeczeństwem, że każdy chce każdemu udowadniać, że jest najlepszy, wszystko robi najlepiej. Przyznać się, że tak, zesrałem się. Tak, zrobiłem coś źle. Tak, mogłem to zrobić lepiej, a zrobiłem gorzej. Tak, jest naprawdę ogromną sztuką. Jakby co, jestem za drzwiami. Dobrze. Żanecie potrzeba chwili, by uporać się z emocjami. Oby ich wybuch przyniósł oczyszczenie.
Swoje zadanie kończy tymczasem Patryk i popełnia karygodny błąd. Co? Skręca w lewo bez kierunkowskazu? Oj, przepraszam. To stres, wszystko stres. Nie chcę stracić ucha. Są i ludzie, co bez ucha żyją, więc naprawdę ja nie widzę problemu. Będzie cały. Uciechałeś piętkę w ucho. Niechcąc tak złapałem. A to nic nie powinieneś teraz zrobić? Nawet najdrobniejszego draśnięcia nie można zlekceważyć. Tego, jak widać, Patryk nie miał się od kogo nauczyć. No kurde, przecież to logiczne, że trzeba przemyć tych nożyczek codziennie, dotyka co najmniej kilkanaście głów. Więc jest logiczne, że pierwsze co, to się leci po wody, to nie ryjemy. Ta szybkość twoja może cię kiedyś zgubić. Nie tylko Andrzej coraz bardziej się niepokoi. I ta klientka też ma takie: matko, po co ja to przeżyłam? Akurat tu musiałam wejść. Mogłam iść do Anki naprzeciwka. Zrobiłabym jeżą zwierzę i jakbyś wyszła. Teraz wyjdę bez ucha. Co? Bo podziękuję ci, bo się naprawdę boję. Sorry, ale... No dobrze, nic się nie stało. No mi się stało. Urodzę się. Nic się nie stało. No mi się stało. No ja przepraszam za to i... Wyczyn samozwańczego artysty przepełnił czarę goryczy. W tym salonie naprawdę dzieje się źle. No jeszcze całkiem ucha nie obcięli, na rentę iść nie trzeba. Ale co się dzieje w tym odcinku? Ale się dzieje. Bardzo przepraszam za tą sytuację. Zapraszam cię jutro. Ja zajmę się twoimi włosami pod względem strzyżenia, a Tomek pod względem koloryzacji. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze dam znać. Reasumując, nie przyjdę. Jedno ucho już prawie dzisiaj straciłam, więc drugiego nie będę ryzykować. Dla mnie dzisiejszy dzień pokazał, że nie jesteście dojrzali emocjonalnie do tego, żeby prowadzić ten biznes. Dlatego od jutra zmieniamy ten salon w przedszkole. Bycie artystą zobowiązuje, Patryk. Dlatego proszę bardzo, teraz lecisz a cappella Edyta Górniak, Hell Queen. Znaczy, to nie ja byłam Ewą. A ty, Żaneta? Ty lecisz nam z podkładem Cleo i Don... My Słowianie! Na dzień dzisiejszy nie potrafisz zarządzać tym miejscem. I to jest rzecz, która tak naprawdę was gubi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, miało być fajno, a wyszło łajno. Żaneta udowodniła, że zasługuje na to, żeby jej pomóc. Ale absolutnie to, Mark. I trzeba, Andrzej, wymyślić tutaj coś specjalnego. Pokazy jakieś takie specjalne, takie, wiecie, fryzjerskie, takie awangardowe, takie jakieś takie, wiecie, fajne, nie? Że na przykład kto więcej ogoli głów w dwie minuty. Z wnętrz bił do tej pory chłód i był to chłód porażki. Teraz na półkach i blatach zapanował porządek, a zmiana kolorów ścian ociepliła wnętrze. Jest profesjonalnie, ale i przytulnie. Po prostu bezpiecznie i miło. Wcześniej też nie było tragedii, moim zdaniem, ale jest lepiej. I fajnie, że zostawili recepcję, bo była bardzo ładna. Rozbierajcie się, bo mamy pewne głowy do poprawienia, które wczoraj zostały nie do końca dobrze zrobione, tak? Dzień dobry. Chciałbym przenieść właśnie tą lekkość, którą masz z przodu, na lekkość również do tyłu. Wizja to jedno, ważne, by panować nad techniką i znać na pamięć kilka podstawowych prawd. To ja na przykład znam prawo Pascala, kto kopie, ten idzie po piłkę. Bardzo wysoka osoba zastanawia się, jak trochę obniżyć swój wzrost. W ciemny. Dla niższych osób zalecany jest kolor jaśniejszy. Aha, ja jestem wysoki, mam 1,84 m, wiem, że nie widać, ale musicie uwierzyć na słowo. I mam ciemne włosy, czyli okej, okay, czyli pasuje mi, tak? Aha, czyli jakbym był niższy, to musiałbym mieć blond włosy. Ciekawe. A
Teraz pora na poprawę fryzury wczorajszej drugiej klientki. Najważniejsze przy tym, żeby zrobić dobrą asymetrię, jest stworzenie odpowiedniego podziału asymetrycznego. Panie kochane, ale naprawdę bez matematyki, naprawdę mi już w życiu wystarczy. Ja miałem w liceum 8 godzin matematyki rozszerzonej w tygodniu i naprawdę ja już mam dość, ja już mam enough, ja już mam po prostu wystarczy. Niech wam się to podoba, nasza wspólna praca. Taka. Nie powiesz tego, powiedz, nie mów, nie no powiedz, nie no nie, Przemek powiedz, nie no nie mów, nie mów, nie no powiedz, mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie, nie no powiedz im, nie mów im. Taka instruktorka pływania. Na basenie miejskim. Bardzo ładnie. Jest dobrze. O takiej fryzurze myślałam. Szczerze, ale tak szczerze, wcześniej było lepiej. Jakie ty masz odczucia? No ja czuję się wspaniale, jestem inna niż zawsze i kolor mi się bardzo podoba, no i przede wszystkim będę żałował tego, co zrobił. Był Hagrid, to teraz zrobili Hermione. No nie czuję się jakiś taki, wiecie, że po prostu taka fajna fryzura. No nie wiem, to jest moja opinia, nie musicie się z nią zgadzać. Każdy dobry stylista musi mieć też swój indywidualny wygląd, tak? Zapraszam cię bardzo na fotel, zajmę się twoimi włosami. No ja ciebie też zapraszam, tak? Teraz ty w roli klienta. Bardzo proszę. Zagonionej i zestresowanej Żanecie przyda się całkowita zmiana. Błagam, ja was błagam na kolanach, siedząc na dupie. Tylko nie róbcie jej na pieczarkę, błagam, oszczędźcie ją. Dobrze by poczuła spokój i nabrała pewności siebie. Myślę, że nowa fryzura to nowe życie, tak? Jestem otwarta teraz na zmiany, widzę, że warto jest ryzykować, tak? O Boże! Jest nawet gorzej niż pieczarka. Jest taki leśny podgrzybek. Rosnący na pniu. Przed Patrykiem długa droga. By zostać artystą, musi zrozumieć, że dzieła sztuki to zawsze połączenie wizji, ale i rzemiosła. Myślę, że ta fryzura podkreśla moją artystyczną duszę. Lucjusz Malfoy wyszedł. Wypisz, wymaluj Lucjusz Malfoy. Po prostu odcinek sponsorowany przez Harry'ego Pottera. Na plus. Jest na plus. A jednak po krótkiej chwili radości wraca olbrzymie zdenerwowanie. Przed salonem decydujący moment. Gwiazda jedzie. Błagam, dajcie kogoś takiego z jajem. Na przykład Beatę Tyszkiewicz. Jego gościem będzie już za chwilę Anna Kalczyńska-Maciejowska, dziennikarka i współprowadząca program Dzień Dobry TVN. No to jutro już nie poprowadzi, bo będzie łysa. O której, Aniu, wstajesz, żeby rozpocząć Dzień Dobry? Wstaję zazwyczaj o godzinie 5, jeżeli... No ale jak radzisz sobie z tym, że wstajesz tak wcześnie? I... No normalnie, piję kawkę, zakładam gacie, no i lecę. Ludzie tak robią codziennie, nawet wcześniej czasem muszą wstawać. Bo pracują, nie wiem, gdzie się rano wstają, w piekarni, albo pracują na pogotowiu, albo pielęgniarki, no ludzie pracują czasem nawet na pierwszą nocy. Dobrze wyglądasz. Wiesz co, Tomek, ja myślę, że po prostu trzeba rano wstawać. Okay. I naprawdę tak jest, wiesz, że jak ja wstaję do Dzień Dobry, to od razu moja twarz inaczej pracuje i w ciągu dnia mam wrażenie, że lepiej wyglądam. Oczywiście trzeba to trochę odespać, więc moim sekretem jest mała drzemka w ciągu dnia. Takie nerwy? No, to może po kieliszeczku na rozluźnienie. Nie no, ja się nie mogę doczekać z tego zasadzie. A ty, Żaneta? Ja się denerwuję. Denerwujesz się? Ja jestem właścicielem i tak, na mnie spoczywa to wszystko. Dobra, wiecie co, jednak cofam swoją opinię, zbyt pochopnie oceniłem. W tym kadrze naprawdę wyglądają spoko. I Żaneta, jest jak nachopnione na imię. I Patryk, oboje wyglądają bardzo ładnie. Nie mam tego świadomość. Jesteśmy. Dziękuję. To tu. To tutaj. Dobry. Dzień dobry. Aniu, zapraszam cię. Głębiej. Anna Kalczyńska, dziennikarka. Dziennikarka. O matko. Śledcza. My już kupimy tę farbę. Nie będziemy od Anki pożyczać. Naprawdę. No, Aniu, gdzie mogę twoją kreację? Właśnie, słuchajcie. Przywiozą kreację, którą tak konkretna, sobie wyobraziłam. Na dzień dobry. Tak. Zobaczcie, to jest coś takiego. No i chodzi mi o takie upięcie, które byłoby wieczorowe, ale w miarę takie naturalne. Wieczorowe? Przecież Dzień Dobry TVN leci rano. Czy ja jestem jakiś niedoinformowany? Ja zaraz to sprawdzę.
Czekajcie. A tak by się nazywało Dobry Wieczór TVN. Albo Dobranoc. Dzień dobry TVN, godzina emisji. 7.45 do 11.50. No to proszę bardzo, to jest rano. No. O rekomendacji dla salonu w Raciążu zadecyduje Anna Kalczyńska-Maciejowska, gospodyni programu Dzień Dobry TVN. Ja mam włosy takie, zobacz, jak widać. No, takie rozczochrane troszeczkę. Chyba pani bardzo się nie lubi z grzebieniem. Trochę takie są pofalowane. Chciałabym uczesać te włosy w miarę naturalnie, żeby nie było tak, nie było takiego tapiru przesadnego, ale jednak, żeby je upiąć wysoko, żeby odsłonić linię szyi, żeby to było takie rzeczywiście wieczorne wyjście. Okej, bardzo spoko. Myślę, że możemy to pani zrobić. Ale nie dzisiaj, zapraszamy kiedy indziej. Taka fryzura na jakąś galę wieczorną. Na wykonanie tego zabiegu macie 50 minut. Żaneta, zajmiesz się wykonaniem, ale ty, Patryk, jesteś jej prawą ręką. Tak jak w salonie. Dobrze. Życzę wam powodzenia. Dziękuję. Choć liczyć się będzie głównie efekt końcowy, Andrzej naciska na współpracę Żanety z Patrykiem. Chodzi o to, by zaczęli sobie ufać i w przyszłości byli dla siebie wsparciem. Podłączysz mi do suszarki dyfuzor? Czy oni w 50 minut zdążą umyć jej włosy, wysuszyć jej włosy i uczesać jej włosy? Myślę, że nie. Problem z włosami, tak? Także ja wiem, jak je ujarzmić. I co pani robi z nimi? Trzeba je dobrze i mocno wyciągnąć na szczotkę, bo pewnie też się puszą. Puszą się bardzo. Ja bym zrobił na przykład na pieczareczkę, do brody, nasza ulubiona fryzura, zaraz po pozdanie, i na pewno by się nie puszyła. To byłaby taka... Wyobraziłem to sobie, taka po prostu piłka lekarska. Jest owalna i delikatnie podłużna, więc sądzę, że nie będziemy podnosić przodu, żeby jej za dużo nie wydłużyć. Więc przód musi być nie za wysoko. No miło widzieć, że oni wreszcie ze sobą współpracują. Rzeczywiście ten mur, który pomiędzy nimi był, zaczął się rozsypywać. Wy się lepiej martwcie, żeby jej się włosy nie rozsypały, bo ja naprawdę nie będę zbierał. Tylko czy on się rozsypie do końca? No ja już zacznę kręcić, a ty sobie modeluj. Współpraca układa się nieźle, ale ponieważ obie strony dopiero się jej uczą, efektu długo nie widać. Na co dzień tak szybcy i nieokiełznani, tutaj widzisz, tempo jest za słabe. A mąż pomaga, Żaneta? W ogóle tu się rozchodzę z mężem. A, no to poważna sprawa. Przepraszam bardzo. A od czego jej mąż w salonie? Od czego? Od czego? Żeby grzebienie wąchał. Ale widzę, że jesteś opanowana bardzo w tym temacie, jakoś tak. To co było, to było. Gorzej być już nie może. W życiu na pewno. Ale na głowie gwiazdy. Wiesz co, jedynym rozwiązaniem jest to, żeby Żaneta zamknęła ten etap w swoim życiu i tyle. U niej to jeszcze chwilę potrwa, bo ona nadal tego nie zrozumiała, że trzeba przerzucić kartkę na drugą stronę i zacząć od czystej kartki. To być może przyjdzie z czasem. Dobrze, że w tej chwili Żaneta skupiona jest tylko na pracy. Wygląda zresztą na to, że wreszcie wie, do czego zmierza i jaki efekt chce osiągnąć. Lakier. Zara napsiukają jej, skleją jej te włosy po prostu jak twój stary, podeszwę do butów superglutem. Każda klientka wymaga od nas, żeby fryzura była elastyczna, stabilna, najlepiej, żeby wytrzymała całą noc i kolejny dzień, ale nie używać lakieru. Absolutnie jest to niemożliwe. To też używasz lakieru, prawda? Nie. Kłamca. Nie, ja nie używam lakieru, w ogóle jestem mega naturalny, nie ma we mnie, no, nic takiego. Jasne. No co? Tymczasem wizja Żanety i Patryka powoli nabiera kształtu. Kłamca, kłamca, co ma? Nos mu rośnie jak u Pinokia. Zaczyna to przybierać wygląd takiego komunijnego, żeby nie powiedzieć staroćotkowatego. Jest taka naleciałość. Boję się, że zaczynają przesadać. Jeżeli tak, skończy się to klęską. Czasu na zmianę koncepcji nie będzie. Zresztą i tak ledwo go starczy, by zrealizować pierwotny pomysł. Takiego
średnio dogotowanego, lekko nieświeżego pulpeta wołowego. Dobrze, czas minął. Skoro tak, niech opadnie zasłona. Budują napięcie, jakby nasza gwiazda miała za chwilę co najmniej jechać na spektakl w Bollywood. Ale nie, ona idzie tylko do Dzień Dobry TVN. Ta-da! O kurcze. No, no, pokazuj to, bo ja już jestem sam ciekawy tej naszej ondulacji. Siu, siu. Choć z początku z uśmiechem, Anna Kalczyńska przegląda się bardzo długo. Taka hostessa przy stoisku z lokalnym pasztetem, ale no nie jest źle, no wiadomo, nie jest też jakoś wow, ale nie jest tragedia. Aha, okej. Okay. I co jej powie szczere lustereczko? Dla Patryka i Żanety czekanie to katorga. Zapraszamy serdecznie na degustację naszego paszteciku, naprawdę jest bardzo pyszny, świeżo robiony, naprawdę z naturalnymi składnikami. Proszę bardzo, proszę, niech się Państwo częstują, degustują. Normalnie to krzyczy ta fryzura. Dobra. No słuchajcie. Ale serio, w sumie nie jest najgorzej. Naprawdę nie jest najgorzej, można spokojnie bez wstydu z domu wyjść, bywało gorzej. Słuchajcie, myślę, że daję rekomendację. Jezu. Tak. Podoba mi się bardzo to, że... Bo wiecie co, może jednak taka stewardesa tureckich linii lotniczych. Nie, nie ma tragedii. Można by było trochę poprawić, ale nie ma też jakiegoś takiego, no wstydu nie ma. Tak działa? Tak działa. Prawda? To są 3 dni bardzo dużych emocji dla nich. Chyba podziękujcie osobie, która wam te rekomendacje. Dziękuję. Spokojnie. Wdzięczasz to sobie. Swojemu talentowi, swojemu opanowaniu. Naprawdę, gratuluję się. Super, kocham Żanetę, naprawdę należało jej się to. Mam nadzieję, że dodaje takiego kopa do działania, że naprawdę jak chce, to może i odetnie się od przeszłości i pójdzie do przodu po prostu jak... babcie w pierwszą ławkę do kościoła, no i będzie spoko. Trzymam za nich mocno kciuki, bo jest potencjał. Widzę, że Żaneta przede wszystkim ma pasję w tym, co robi, to jest fajne. Ona rzeczywiście ma pewną rękę. Mam nadzieję, że odnajdzie siłę w tej pracy, że ten salon będzie dla niej jakimś celem i jakimś sposobem na to, żeby wyjść ze swoich problemów, żeby się odnaleźć w życiu. O, ale tylko znowu ta jedna z nielicznych miłych gwiazd, zaraz po Natalii Siwiec, ale to, co robi Natalii Siwiec w odcinku, to zawsze w moim sercu. Jak jej tam wodę po oczach lali, ona nadal była miła, to po prostu, to jest mój Roman Empire po prostu. Więc ta pani też cię była bardzo miła. Super, bardzo fajnie się takie coś ogląda. Niepotrzebnie, naprawdę, niepotrzebnie te łzy. Wszystko świetnie, jest bardzo dobrze. Żaneta... Dało mi się! Czuję, że mogę przenosić góry. Już się nie boję niczego, niczego. Doskonale, ale co z kreacją? Ja się muszę jeszcze przebrać, no przecież nie o to chodziło. Właśnie, zobaczymy zaraz całej odsłonie. Super, ja się mega cieszę szczęściem Żanety, naprawdę kibicuję mocno, a wam dziękuję za oglądanie. Cię się tak śmiałem, chyba jak nigdy, to cię był taki po prostu odklejony. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, naprawdę bardzo doceniam. Dziękuję jeszcze raz ślicznie, nie zapomnijcie o łapce w górę, subie, kucynku, bicie mojego hejka.pl do następnych odcinków. Żegnam!